Witam w kanale Tapis TV, mam na imię Dawid, a w tym odcinku opowiem Państwu o komiku Sztoger Metarik z serii Echo. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to przede wszystkim frontowe drzwi z dużą stalową ramą, która, co ciekawe, dostępna jest w trzech różnych kolorach. Grafitowy, beżowy oraz perłowy. Klient ma do wyboru nie tylko kolor frontu, lecz również 7 różnych podstaw. Wszystkie dostępne podstawy zostały szczegółowo opisane w naszym serwisie internetowym www.tapis.pl w dziale aktualności. Jednakże już teraz zdradzę Państwu, że do wyboru mamy drewutnie, obszerną szufladę bądź bardzo funkcjonalną wnękę. Jak już zapewne Państwo policzyli, komiki serii Echo to aż 21 różnych kombinacji, dzięki czemu nabywca może idealnie dopasować ten kominek zarówno do swoich potrzeb pod względem funkcjonalności, jak i wizualnie do danego typu pomieszczenia. A teraz w kilku słowach o stronie technicznej. Piece serii Echo posiadają dwa sposoby podłączenia do komina. Górny oraz tylny o średnicy Fi 150. Jednakże już w momencie zamówienia trzeba się określić, czy podłączenie ma być górne bądź tylne, aby górna część kominka nie posiadała ewentualnych maskownic czy zaślepek, które mogą psuć ogólny efekt wizualny. Odnośnie wymiarów jest to 94 cm wysokości wraz z podstawą, 82 cm szerokości oraz 55 cm głębokości. Waga w zależności od wybranej podstawy to 220 kg. Korpus, jak i drzwi zostały wykonane z wysokiej jakości stali, natomiast wewnątrz znajduje się żaroodporna ceramika. Po otwarciu drzwi proszę zwrócić uwagę, iż rama nie wychodzi poza ogólny obrys kominka. Nawiązuje to do tego, co mówiłem poprzednio. Jeśli zdecydujemy się, aby ten model po kilku latach pełnił funkcję kominka w zabudowie, mamy pewność, że drzwi nie będą kolidowały nam z marmurem bądź innym wykończenia zabudowy. Tak jak w każdym urządzeniu z najwyższej półki, tak i tutaj znajduje się kurtyna gorącego powietrza, która chroni nam szybę przed zabrudzeniem oraz system dopalania spalin, który gwarantuje czyste spalanie drewna. Znajduje się tutaj również bardzo funkcjonalny, obszerny popielnik, który doceni każdy użytkownik kominka. Aby potwierdzić moje poprzednie słowa, prezentujemy Państwu kominek od tyłu, gdzie widać sposób podłączenia do komina od tyłu o przekroju Fi 150. Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza, jest to sposób podłączenia do nogi o przekroju Fi 120. Jednakże jest również opcja podłączenia w nodze od dołu. To, co warto zaznaczenia, kominek ten posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty, a o solidności wykonania świadczy 5-letnia gwarancja przyznawana przez producenta. Reasumując, piece serii Echo to 21 dostępnych kombinacji, dzięki czemu idealnie dopasujemy go do każdego pomieszczenia. Jego wysoka jakość wykonania, najlepsze materiały użyte, atrakcyjna cena oraz wszechstronność sprawia, że jest to jeden z najbardziej pożądanych modeli w tym sezonie. Zostańcie Państwo własnym architektem. Macie Państwo nie tylko do wyboru 3 różne kolory frontu, 7 różnych podstaw. Możecie Państwo również wykończyć ten kominek kamieniem o dowolnym kolorze, dopasowywując go do istniejących parapetów, schodów bądź blatów kuchennych. Kolejna opcja. Możecie Państwo zastosować naturalny materiał akumulacyjny, jakim jest steatyt. Mnogość opcji, którą pozostawiamy Państwu do wyboru. W celu uzyskania szerszych informacji na temat kominka Sztoger Metarik serii Echo zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego serwisu internetowego sztoger.pl oraz odwiedzenia naszych salonów ekspozycyjnych. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do kolejnych prezentacji.